Do was się zwracam, umiłowani moi rodacy. Umiłowani moi rodacy, pielgrzymi z Polski, bracia biskupi z waszym wspaniałym prymasem na czele. Kapłani, siostry i bracia Polski Zakonów, do was przedstawiciele Polonii z całego świata. A cóż powiedzieć do was, którzy tu przybyliście z mojego Krakowa, od stolicy świętego Stanisława, którego byłem niegodnym następcą przez lat 14. Cóż powiedzieć? Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie blade w stosunku do tego, co czuję w tej chwili moje serce, a także w stosunku do tego, co czują wasze serca. Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak, nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny przechylonym. Z nurtu tego to wiedz, że nie ma powrotu. Pięty tajemniczym, pięknem nicości, trwać i trwać, nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać coraz jaśniej i prościej. Czasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi, zamykając za sobą cicho drzwi i zdepki maleńkiej, a idąc krok łagodzi i tą ciszą trafia najgłębiej. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak, nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy poruszeni, zaszczyceni, że w ten ważny, niezwykły dla nas dzień możemy być tutaj razem z Państwem.
i możemy dziękować Bogu za kanonizację naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II zostawił nam ogromne dziedzictwo, ogromną spuściznę. Z jednej strony to jest świadectwo życia, ale z drugiej strony homilie, encykliki, adhortacje, katechezy, ale także swoją twórczość. I dzisiaj chcieliśmy połączyć dwa elementy. Z jednej strony posłuchamy fragmentów homilii Ojca Świętego Jana Pawła II z Pielgrzymek do Ojczyzny, a z drugiej strony posłuchamy jego młodzieńczej poezji. Poezji, którą Karol Wojtyła pisał jeszcze w czasie wojny, w latach 43-44, po raz pierwszy drukiem te wiersze, ten poemat niezwykły, mistyczny poemat, jeden z najpiękniejszych w historii polskiej poezji, właśnie ukazał się drukiem po wojnie w 1946 roku w piśmie karmelitów Głos Karmelu. Rozpoczęliśmy wierszem Dalekie wybrzeża ciszy. Młody Karol Wojtyła kieruje naszą uwagę do wnętrza, do serca. Zapraszamy Państwa właśnie w tę podróż, na spotkanie z tym, który był, który jest i który będzie. Ktoś się długo pochylał nade mną, cień nie ciążył na krawędziach brwi. Jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni. Zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi. To nachylenie dobre, pełne chłodu, zarazem i żaru, które się we mnie osuwa, a pozostaje nade mną. Chociaż przemijał podal, lecz wtedy się staje wiarą i pełnią. Zamknięty w takim uścisku, jakby muśnięcie po twarzy, po którym zapada zdziwienie i cisza, cisza bez słowa, która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy. W tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie Boga. Ktoś się długo pochylał nade mną, cień nie ciążył na krawędziach brwi. Jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni. Zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi. Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Tak woła dzisiaj święty Paweł. Niech to wołanie przeniknie do głębi serca i umysłu. Bądźcie czujni, aby was nic od tej miłości nie odłączyło. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie, ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga, czy też szukanie własnych korzyści.
co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę? Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak, kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Wszyscy doskonale znamy biografię świętego Jana Pawła II. Wspominałem na początku, że Karol Wojtyła pisał pieśń o Bogu ukrytym w czasie wojny, w strasznym czasie. Wielu ludzi w tamtym okresie traciło wiarę. Zadawało sobie pytanie, jak Bóg mógł do tego dopuścić? Nikt nie zadawał innego pytania, jak człowiek mógł do tego dopuścić. I ciekawe, że kiedy czyta się te wiersze z tamtego okresu Karola Wojtyły, tam nie ma żadnego narzekania, tam nie ma pretensji do Boga.
Karol Wojtyła pisze o Bogu, to przyjaciel. To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Pochylony nad lampą w snopie światła, wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co? I już nie wiesz, czy tam, tam daleko widziany, czy tu w głębi zamkniętych oczu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Wszystko to, co składa się na te dróżki naszego ludzkiego dnia powszedniego, wszystko to zostało przejęte przez Syna Bożego i za pośrednictwem Jego Matki jest człowiekowi wciąż oddawane na nowo. Wychodzi z życia i wraca do życia ludzkiego. Ale oddawane już jest w nowej postaci. Jest prześwietlone nowym światłem, bez którego życie ludzkie nie ma sensu, pozostaje w ciemności. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Oto jest owoc mojego wieloletniego pielgrzymowania po kalwaryjskich dróżkach. Owoc, którym z wami się dzielę. Zwolna słowom odbieram blask, spędzam myśli jak gromadę cieni. Zwolna wszystko napełniam nicością, która czeka,
na dzień stworzenia. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk. To dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął. Nienasycony jednym dniem stworzenia, coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości, twojej miłości, miłości. Jednym dniem stworzenia, coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości, twojej miłości, miłości. Zawsze, kiedy śpiewam ten wiersz, zastanawiam się, dlaczego Karol Wojtyła go napisał. Przecież słowo dla niego było bardzo ważne. Wiemy, że studiował polonistykę, był aktorem, a tu nagle zwolna słowom odbieram blask, jakby słowa nie były tak ważne, a na pewno nie były tak ważne w jego relacji z Bogiem. Wystarczyła sama obecność. To jest niezwykle poruszające, zadziwiające, że Karol Wojtyła, który pisał Pieśń o Bogu Ukrytym w wieku 20 kilku lat, miał tak głęboką duchowość, mówił jak święci, że najtrudniejsze są rzeczy najprostsze. I napisał: często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty. Myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty aż dotąd i dalej niż dotąd. Wtedy konieczność prosta coraz większą staje się tęsknotą za owym dniem, za owym dniem, który wszystko obejmie tak niezmierną prostotą, miłosnym tchem, miłosnym tchem. Thank you.
myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty aż dotąd i dalej niż dotąd. Święci i błogosławieni, to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie. Zatem, jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim. Nieumyślnie proszę, nieurozumienie, przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie. Nawidziałem się byłem, nic nie zobaczyłem. Pewno się przed Tobą w pyle drogi kryłem. Proszę, rozbij tę ciemność jedną chwilką jasną, by mignęła przede mną moja droga własna. Alijach, 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 alijach. Alijach, 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 alijach. Nieumyślnie proszę, nieurozumienie, przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie.
Często w Kościele mówimy, że to święci rodzą świętych. Kto dla Karola Wojtyły był takim mistrzem? Pewnie było ich wielu. Pewnie napisano o tym niejedną książkę. Ale chciałbym zwrócić uwagę na hiszpańskiego mistyka, świętego Jana od Krzyża. Nieczęsto się o tym mówi, że młody Karol Wojtyła zaczytywał się jego poezją, był zafascynowany duchowością karmelitańską. I kiedy przygotowywałem płytę opartą na wierszach Karola Wojtyły, wiedziałem, że kluczem do jej zrozumienia jest poezja świętego Jana od Krzyża. Dlatego też w tym koncercie święty Jan od Krzyża musi zabrzmieć. Święty Jan od Krzyża mówi paradoksem, mówi: żyję nie żyjąc w sobie, umieram, bo nie umieram. Żyję nie żyjąc w sobie, nadziei skrzydła rozwieram. Umieram, bo nie umieram. Ja już nie żyję w sobie, bez Boga żyć nie mogę. Bez Niego i bez siebie. Miast życia tysiąc śmierci, w głębie życia się wdzieram. Umieram, bo nie umieram. To życie, którym żyję, to zaprzeczenie życia, to ciągłe umieranie. Aż pójdę do zdobycia Ciebie, mój Boże, słyszysz, ja się życia wypieram. Umieram, bo nie umieram. Pozbawiony tu Ciebie, jakież życie mieć mogę? Jeno śmierć ustawiczna. Czuję u siebie trwogę, serce się w bólu krwawi, więc ku Tobie spozieram. Umieram, bo nie umieram. Wyrwij mnie już z tej śmierci, Boże mój, i daj mi życie. Nie chciej mnie dłużej trzymać na tym wyknańczym świecie. Patrz, jak Ciebie pożądam. Bólu rany otwieram. Umieram, bo nie umieram. Znosił ból istności, potrwa moje wygnanie za krzyków moich złości. Lecz kiedy ten czas przyjdzie, na który duszę otwieram, kiedy szczęśliwy zawołam: żyję, bo nie umieram. To pierwotne powołanie człowieka zostało przez Twórcę wpisane w ludzką naturę i sprawia, że każdy człowiek szuka miłości, choć czasem czyni to, wywierając zło, grzech, które stwarza pozory dobra. Szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Często jednak szuka człowiek tego szczęścia po omacku. Szuka go w przyjemnościach, dobrach materialnych, w tym, co jest ziemskie i przemijające. Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność, hołdując egoizmowi.
A tym naszym szczęściem jest człowiek dany nam i zadany przez Boga. A przez Niego tym szczęściem jest sam Bóg. Bóg przez człowieka. Każdy bowiem, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłością. Wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni. Gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, upadną i tak. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Bardzo często ten wiersz, słusznie oczywiście, jest łączony z pontyfikatem Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że właśnie ten wiersz pochodzi z Pieśni o Bogu Ukrytym, czyli z poematu, który był pisany w czasie wojny. Wyobraźmy sobie tą sytuację. W
W czasie wojny umiera ojciec Karola Wojtyły. Giną jego najbliżsi, przyjaciele, ci zaangażowani w ruch oporu, ci żydowskiego pochodzenia, wwiezieni do obozów zagłady. A Karol Wojtyła pisze: miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Poczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia, i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Poczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia, i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Powracać ciągle w ten czas, gdy utulony tylko twoją myślą, niewinność większą niż dziecko i głębszą miałem przejrzystość. Dziś oszołomiony istnieniem zapominam o mojej nicości. W dalekich się błąkam promieniach, oderwany od promieni najprostszych. Poczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia, i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Poczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia, i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Lecz jedno spojrzenie w głąb, które wieczność odsłania z przepływu, jedno najprostsze spojrzenie, w którym w myśli znów twojej przebywam, to wtedy, gdy w blasku ukrytym skupiam siebie całego i staję się znów twoją myślą, miłowanym białym żarem chleba. Czuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia, i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Poczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia, i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Czy święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak, mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka, świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia. To znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Thank you.
Cię byś mnie ukrywał w miejscu niedostępnym. W nurcie cichego podziwu lub w nocy posępnej. Proszę Cię, byś mnie osłaniał od tej strony, co zapada w mrok. Cię byś mnie odsłaniał ku tej stronie, co przykuwa wzrok. Powiem o takim ukryciu, że w nim nic nie rozproszę z tych słońc, które płoną pod horyzontem spojrzeń utkwionych w głąb. Proszę Cię, byś mnie ukrywał w miejscu niedostępnym. W nurcie cichego podziwu lub w nocy posępnej. Proszę Cię, byś mnie osłaniał od tej strony, co zapada w mrok. Proszę Cię, byś mnie odsłaniał ku tej stronie, co przykuwa wzrok. A wtedy dokona się cud, 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 cud przemiany. Oto Ty staniesz się mną, a ja eucharystyczny. A ja eucharystyczny. Bardzo chciałbym, abyśmy zaśpiewali razem dla naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Więc powtarzajcie za mną te proste słowa dwa. Proszę, proszę Cię, głośniej proszę Cię. Proszę, 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 o jak bardzo proszę, 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 proszę. Nie lękajcie się, nie lękajcie się. Nie lękajcie się, nie lękajcie się. Proszę, 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 proszę. I dziękuję. Szanowni Państwo, kiedy ojciec Święty Jan Paweł II odchodził do domu ojca na placu świętego Piotra, rozległy się okrzyki Santo Subito. Ta pieśń, którą powoli będziemy się z Państwem żegnać, jest wyrazem właśnie tamtej tęsknoty z 2005 roku. Santo Subito. Czekaliśmy parę lat, doczekaliśmy się, ale wiedzieliśmy wszyscy, że był święty. Santo Subito.
Brakuje nam słów, a wypowiedział ich tysiące. Brakuje gestów, a wyraził ich setki. Brakuje znaków, a sam był jednym wielkim znakiem. Brakuje nam odwagi, a mówił, nie lękajcie się. Brakuje nam sił, a do końca dźwigał krzyż. Brakuje nam wiary, a pokazał, jak mamy żyć. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Brakuje nam pokory, a pochylał się nad każdym. Brakuje nam pokoju, a stał po stronie słabszych. Brakuje nam nadziei, a jej świadkiem będzie poprze czasy. Brakuje nam radości, a pocieszał nas do końca. Brakuje nam miłości, a wzywał sursum corda. Brakuje nam Boga, a pokazał życiem, jak go spotkać. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Zaśpiewajmy razem. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Razem. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Kochani, posłuchajmy jeszcze na koniec. Ojczyzno moja kochana Polsko, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia. Umiej być wdzięczna
Polskim rodzinom życzę, ażeby w modlitwie znajdowały światło i moc do wypełniania swoich zadań, szerząc swoje środowiska przesłanie miłości i miłosierdzia. Niech Bóg, który jest źródłem życia, błogosławi wam każdego dnia. Pozdrawiam wszystkich, których spotkałem osobiście na pielgrzymim szlaku i tych, którzy brali udział w spotkaniach za pośrednictwem środków masowego przekazu. Dziękuję szczególnie chorym i osobom w podeszłym wieku za wspieranie mojej posługi modlitwą i cierpieniem. Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę. Bóg, bogaty w miłosierdzie, niech wam wszystkim błogosławi. A na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać. Na koniec, drodzy Państwo, zaśpiewajmy razem ukochaną pieśń świętego Jana Pawła II. Barkę. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łuk. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łuk. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łuk. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich, Twej prawdy siecią i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
twoje usta. Dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś łuk. O Panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś łuk. Razem z tobą nowy zacznę dziś łuk.